szkoda tego drugiego seta, bo jednak byłam w stanie wrócić, ale jednak ta końcówka, no końcówka na pewno zagrała tutaj po mistrzowsku i bezbłędnie. No na pewno szkoda. Ona jest w najwyższej formie i to pokazała naprawdę tutaj, że teraz gra bezbłędnie i tutaj ciężko było cokolwiek zrobić. Miała chyba odpowiedź na wszystko i tak naprawdę, tak mówię, no już wczoraj to było widać, że i kort jej pasuje i jej się po prostu gra tutaj dobrze, mimo tego, że przyjechała z Australii, gdzie zupełnie były inne warunki. Próbowałam co w mojej mocy, ale faktycznie tutaj ona na pewno pokazała tutaj klasę od samego początku do samego końca. Może faktycznie kilka piłek wyciągnęła, ale tak mówię, no, ten kort jednak jest taki, że jest się w stanie wyciągnąć niektóre piłki i ciężko jest skończyć na jeden raz tak zwany, więc tak mówię, no, grała bardzo dobrze i czy to była defensywa, czy troszkę szybciej, wolniej, czy return service jednak tutaj nie było po prostu dziury, którą mogłam wykorzystać. Rosja nawet jakby nie była z Szarapową, to jednak dalej jest mocny skład. Nie da się ukryć, że Rosjanek jest mnóstwo dobrze grających, także losowanie było dość ciężkie i tym bardziej, że skład był naprawdę mocny. Ale wiadomo, na to się już nie ma wpływu i tutaj trzeba grać. Teraz możemy tylko gdybać, co by było, gdybyśmy nawet wzięły ziemię tutaj na arenę, więc raczej tutaj to nie ma dużego sensu. Aczkolwiek na pewno tutaj przede wszystkim chyba z Kuznecową, która jednak wolniejsza na wierzchnię woli, może ten mecz potoczyłby się inaczej, ale tak mówię, no to jest raczej tylko gdybanie.